W tym tygodniu rząd może ogłosić nazwisko polskiego kandydata na unijnego komisarza. Ustawa kompetencyjna wskazuje, że premier musi mieć w tej sprawie zgodę prezydenta. Państwa unijne muszą podać nazwiska swoich kandydatów na komisarzy do 30 sierpnia. Dalej nie wiemy, o jaką tekę zabiega rząd w Polsce i kogo premier zaproponuje do objęcia funkcji w Brukseli. To znalazłem już, ale muszę dochować tych procedur. We wtorek na posiedzeniu rządu przekażę moją opinię na temat tego, kto powinien być komisarzem. Premier ogłosił, że jest już po rozmowach z przewodniczącą Komisji Europejskiej w sprawie obsadzenia funkcji komisarza. Donald Tusk zapowiedział spotkanie w cztery oczy z głową państwa, co wskazuje, że może on szukać porozumienia z pałacem. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa kompetencyjna. Premier, choć odrzuca jej zapisy, nie podjął żadnych działań, by regulacje zbadał Trybunał Konstytucyjny, a to jego rolą jest orzekanie, co w Polsce jest zgodne z konstytucją, a co nie. Pałac Prezydencki nie wyobraża sobie, by szef rządu pominął Andrzeja Dudę przy zgłoszeniu polskiej kandydatury. Zgłoszenie kandydatury do szefowej Komisji Europejskiej wymaga zgody prezydenta i ta procedura jest sformalizowana, więc potrzebna jest po prostu formalna, pisemna zgoda prezydenta na daną kandydaturę. Profesor Mieczysław Ryba tłumaczy, że wskazując kandydata na unijnego komisarza, premier sięgnie po kogoś, kto będzie świadomy, jakie są interesy Platformy. Z drugiej strony nie zagrozi niemieckiej dominacji w Brukseli. Wydaje się, że nic tutaj ciekawego nie może się zdarzyć lub takiego, co by utrudniało jakiekolwiek działania Niemiec w Unii Europejskiej. Przede wszystkim Tusk będzie szukał człowieka lojalnego, całkowicie lojalnego. W ostatnich latach Polskę w Komisji Europejskiej reprezentował Janusz Wojciechowski, który był unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. PiS choć wybrał komisarza, w ostatnich miesiącach wycofał poparcie dla niego, a dymisji oczekiwał od niego prezes partii Jarosław Kaczyński. Wcześniej w 2014 roku, gdy rządziła Platforma, unijnym komisarzem do spraw rynku wewnętrznego i usług została Elżbieta Bieńkowska.